Siemanko widzowie, tydzień temu byłem na koncercie Taco Hemingwaya we Wrocławiu, no i postanowiłem, że nagram o nim kilka zdań, bo naprawdę jest o czym mówić. Na koncercie tym razem byłem gdzieś około 19, może kilka minut przed. No i tak szczerze jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ byłem gdzieś tak w połowie tłumu, jeśli chodzi o bycie przed sceną. Ja jakoś nie mam wielkiego parcia, żeby nie wiadomo gdzie się tam przeć. Mi to w zupełności wystarczyło, o dziwo wszystko widziałem, bo całkiem spoko było to zorganizowane. Scena była dość wysoko i też akurat były dość niskie osoby przede mną, więc miałem farta, ale mniejsza o to, to nie jest jakoś specjalnie ważne. Na pewno dość sporo się osób zebrało przed, więc jeśli chcemy być blisko tej sceny, no to moim zdaniem tak gdzieś minimum o takiej 16 może już trzeba czekać pod barierkami. A podobno były też takie sytuacje, gdzie nawet ludzie czekali już jakieś 8, 9, 10. No powalone rzeczy. Na pewno trzeba powiedzieć, że dużym minusem był gorąc tam na tej hali, kurczę, nie dało się wytrzymać. Oczywiście byłem w krótkim rękawku, ale mimo tego człowiek się cały, kurde, pocił. Po koncercie leciało ze mnie normalnie, bo wiadomo, że również byłem bardzo aktywny tam. No, po prostu klimatyzacja była malutka, nie? A wiadomo, tłum ludzi, no i nie było łatwo. Sam Taco też z tego, co widziałem, też również z niego leciało, po prostu był mokry jak po deszczu. No i przejdźmy do konkretów. Koncert zaczynał się DJ-ami, czyli byli tam ogólnie producenci Taco, którzy właśnie grali na DJ-ce. Był Borucci z Epizep i grali i hity Taco i innych popularnych artystów z maina. Był oczywiście również film już tam w TikTokach się to też często pojawiało. No i publiczność chyba nie była jakoś mocno zaangażowana, ale no spoko, no tutaj nie jest to jakby kluczowe w tym całym wydarzeniu. I około 21:00 wszedł Taco. I oczywiście zaczęliśmy fajnie, klimatycznie. Kto oglądał klipy do oświecenia, ten wie, że tam Taco zawsze sobie siedział w tym swoim garniaku eleganckim stroju przed tym krzesełkiem i odbierał telefon od słuchaczy, tak samo jak na okładce. No i tutaj jakby zostało to na początku koncertu zainscenizowane i właśnie siedział na tym krzesełku. Wyglądało to też jakby jakiś posągiem był po prostu i nagle zaczął tak nawijać z tego krzesła w tym swoim stroju. Więc moim zdaniem był to całkiem naprawdę spoko koncept. Bardzo zresztą taki ciepły, klimatyczny i fajnie nas prowadził w to wszystko. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, witajcie. Z tej strony wasz Jeremi. Choć od dekad huśtałem się po falach radiowych, szeroko rozpoznawalność przyniosła mi dopiero pewna nocna audycja. Mowa o 1800 doświadczenie w Radio Marium. I tak oto mam zaszczyt powitać was na kolejnym odcinku letniej trasy naszego schowiska. Oto wakacje z Radiem Marium. Dziś wita nas Wrocław. Niebawem rozpocznie się od tego. Było spokojnie, ale po chwili wleciał banger, może to coś zmieni. Może,
szczerze mówiąc, energia taka na tym koncercie to było coś pięknego po prostu. Naprawdę starał się, krzyczał, wrócił naprawdę ożywiony po tej przerwie i cudownie było. Wszystkie wizualizacje jeszcze, światła, wszystko było na ogromnym poziomie, wzniecało tą energię. I szczerze mówiąc, ja cały czas też byłem aktywny i naprawdę całkiem spoko przeżywało się ten koncert. Potem weszła również piosenka Chodź. Po tych dwóch piosenkach byłem totalnie niestety z resztką sił, potem jeszcze się ona wznieciła, ale no po prostu przez ten gorąc na scenie nie mogło być inaczej. Warto zaznaczyć, że leciał bez żadnego playbacku, cały koncert czysto nawijał do samego bitu i naprawdę było to wszystko prawie idealnie nawinięte, zaakcentowane, naprawdę coś pięknego, jeśli chodzi o to, co tak Hemingway zaprezentował. Moim zdaniem naprawdę życiówkę ma po prostu chłop. Myślę, że publika była średnio aktywna, tak szczerze, ja byłem ogólnie najmłodszy i tak dalej. Oczywiście to nie jest żadne kryterium, ale bawiłem się tam, myślę, że byłem w topce, jeśli chodzi o najlepiej bawiących się tam ludzi, wiesz, skakałem, krzyczałem, nawijałem to wszystko wers do wersu, a niektórzy po prostu tam stali sobie, może lekko powajbowali, ale moim zdaniem nie było jakoś dużo tej energii. Ale no też ten właśnie gorąc na tej hali mógł mieć spore znaczenie. Co fajne, Taco grał swoją całą topkę po prostu i myślę, że oświecenia było tam nawet 40%. Tak to były wszystkie hity typu Fiji, Człowiek z dziurą zamiast krtani, Deszcz na betonie, właśnie chociażby Chodź, Następna stacja i zagrał nawet Wszystko jedno na końcu jako bis, bo publika się naprawdę tego domagała. No i moim zdaniem coś pięknego, bo naprawdę dawno nie mogliśmy usłyszeć tego numeru, no i publiczność bawiła się fantastycznie. Coś dobija się do Meksy, hej, nostalgia. Kiedy lud zmienia się w niebiesie, tam radę się przed odkryć, nostalgia. Ciebie wnętrza to jak biegło w głowie, ciągle lat mam 20, chociaż jestem już po 30, ciągle zgodzi się cały wszechświat, gdy się pierwszy raz czułem męsko. No i trzeba zaznaczyć, że gdzieś w połowie koncertu wbił się Oki. I przykro mi to mówić, ale moim zdaniem nawet jeszcze, jeśli chodzi o samą energię, o jego wejście i ogólnie zrobienie zamieszania na tym koncercie, to chyba udało mu się to lepiej od samego głównego wykonawcy na tym koncercie, czyli Taco Hemingwaya. Myślę, że wiele osób oczekiwało po prostu tego Okiego, bo były jakieś domysły i po prostu każdy oczywiście bardzo się ucieszył, jak ten Oki wszedł. Była euforia niesamowita, no i faktycznie Oki uwielbia, umie po prostu w koncerty totalnie. Jego energia to jest po prostu coś niesamowitego. Jak on wbił z Jeremy Sochanem, to kurczę, po prostu nie mam pytań. To jest koncertowa bestia. No i czuć było też po prostu tą młodą energię po wąsaczu. No i przykro mi to mówić, ale myślę, że trochę nawet przyćmił przez pewien czas samego Taco. Ja również idę na koncerty Okiego z nowej trasy, z nowej płyty, także mam nadzieję, że będzie podobnie. A jeśli chodzi o gości, był jeszcze Ketchup. Złoty, 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 złoty
warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o same widowisko, to dopracowanie tego koncertu, to chyba jest to najlepsze od tako. Nie byłem na żadnym, ale widziałem różne inne nagrania, gdzie po prostu tako stał i nawijał. Oczywiście miał to też swój vibe, ale tutaj mieliśmy nawet tancerzy, różne chórki, przepiękne wizualizacje na ekranie, światła, balony, bańki. No wszystko, bratku, nie? Po prostu koncert na najwyższym poziomie. I myślę, że to wszystko, ten cały wygląd jeszcze zewnętrzny całego koncertu na pewno potęgował tą niesamowitą energię oraz sam oczywiście koncert. Natomiast jak już to pracuje systemik, to może to co zmieni. Kolega się śpiewa w plenik. Kocham metrik, stawia na każdym meczu. Czekasz i poczekasz. Jeszcze z radiem jeszcze nie robię. Czekaj, muszą być w plenik. Jeszcze w czasie dobyć ten remis na envy. Także bardzo wam polecam, jeśli jesteście fanami Tako, to pewnie jest jego top koncert, więc naprawdę polecam, jest w szczycie formy, pięknie nawija, pięknie leci te nutki, cały koncert jest naprawdę dopracowany i myślę, że będzie to top koncert, na jakim będziecie, więc serdecznie wam polecam, ja już się z wami żegnam, do następnego, no i nara, no i powiedzcie, czy podoba wam się taki luźniejszy format. Yo! Potem się wyobrażam, że ja bym nie miał Bendiego, bo ma tu być Polską. Pustosza w tera i kosu, to staje.